Festiwalowe Radio Opole. Specjalnie dla Opola na 96,5 FM. Proszę Państwa, i w naszym studiu festiwalowym Agata Konarska. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dobry wieczór, witam. Zaraz będę rozwijać, oczywiście rzeczniczka prasowa, ale także można powiedzieć koleżanka po fachu, bo my witamy w studiu festiwalowym, a Pani w tym roku prowadzi studio festiwalowe w Telewizji Polskiej. W tym roku, tak. W latach poprzednich też zgadza się. Miałam też okazję niejednokrotnie prowadzić koncerty festiwalowe w Opolu, także jestem zaprzyjaźniona z amfiteatrem i z festiwalem. A co jest prostsze, prowadzić koncerty festiwalowe dla milionowej publiczności, czy biuro prasowe, być rzeczniczką prasową dla dziennikarzy? No ja jestem przede wszystkim od już 94 roku dziennikarką telewizyjną, więc to jest dla mnie takie najbardziej oczywiste i pracuję przed kamerą lub też właśnie prowadząc różnego rodzaju gale czy koncerty, więc jest mi to z natury rzeczy bliższe, bo mam po prostu większe doświadczenie niż jako rzecznik prasowy, no ale być rzecznikiem prasowym najważniejszego wydarzenia muzycznego w roku i przedsięwzięcia też telewizyjnego, które trwa przecież 4 dni, to jest wielka przyjemność. Ja się tak pytam, dlatego że no dziennikarze, no jesteśmy tacy, że chcemy wszystko wiedzieć, a tu nie wszystko można zdradzić na początku, bo trzeba to zobaczyć w telewizji. To prawda, tak jest, dokładnie. Studio festiwalowe, przed chwilą Pani wręczyła nagrodę. I to tak, taką naszą nagrodę, można powiedzieć. No właśnie, wszystkich dziennikarzy i fotoreporterów akredytowanych przy tegorocznym festiwalu opolskim. Zawsze wręczamy ją ostatniego dnia i na żywo mieliście, tak, panowie, okazję obejrzeć. Wchodziliśmy na antenę jedynki i w tym roku decyzją właśnie dziennikarzy i fotoreporterów tę nagrodę, może ku zaskoczeniu części osób, otrzymał Janusz Radek. Bardzo się z tego powodu cieszę. Zwykle to kobieta otrzymywała, w tym roku... Janusz. My się też bardzo cieszymy, że, bo dlatego, że to jest artysta bardzo dostępny, miły, sympatyczny. Bezpośredni. Bezpośredni. Obdarzony pięknie dużym opowiada. Humoru. Tak. Także naprawdę ja też się podpisuję, zasłużona nagroda. No, miło mi to słyszeć. Ja usłyszałem od Janusza właśnie, że był zaskoczony. Powiedział, że fajnie, okazuje się, że po 20 latach jeszcze w Opolu można jakąś nagrodę dostać. Tak, bo Janusz, co zresztą nie mieszkał też na antenie telewizyjnej jedynki powiedzieć, już od dziennikarzy i fotoreporterów nagrodę otrzymał, chociaż wtedy jakby to była troszkę innego rodzaju nagroda, ale za wykonanie chyba 18 lat wcześniej, też na Festiwalu Opolskim, piosenki Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, więc teraz ponownie dziennikarze go docenili, bardzo się ucieszył. Czy było coś, co Panią zaskoczyło już na tym festiwalu? Pani wie wszystko, ja wiem. Nie, nie wiem wszystkiego. Myślę, że nigdy nie powiem, że wiem wszystko, bo był to absolutny brak pokory. A zawsze przy tak dużym przedsięwzięciu i widowisku telewizyjnym, tylu godzinach, tak, koncertów, które widzowie mogą oglądać, zawsze coś się może wydarzyć, zawsze coś może zaskoczyć. Co roku staramy się też wprowadzać nowości i zawsze to jest pewnego rodzaju eksperyment, jak chociażby wczorajsze premiery, gdzie po raz pierwszy laureat jury był wyłaniany poprzez łączenia z 16 komisjami, czyli z 16 ośrodkami regionalnymi Telewizji Polskiej. To była nowość, to był eksperyment, więc byliśmy ciekawi, jak to wszystko wypadnie, czy to nie będzie się ciągnęło za długo, czy to będzie fajnie budowało napięcie. Także... Czy nie będzie burzy i nie będzie zasięgu satelity? A z tą burzą, to jak wiecie, Festiwal Opolski zawsze ma pod górę. Często się zdarza, że pada. Niestety, że ta burza się zdarza. Liczyliśmy się, że dzisiaj, bo rzeczywiście temperatury są ekstremalne, ale prognoza jest jak najbardziej optymistyczna. Jeżeli chodzi o sam festiwal, o to, co możemy zobaczyć w telewizji, no to zawsze robi bardzo duże wrażenie. Ja zastanawiam się nad tym, bo wiadomo, że praca nad kolejnym festiwalem tak naprawdę zaczyna się, jak tylko ten się kończy. A za rok będzie wyjątkowy festiwal. No za rok wielki jubileusz, 60. edycja Festiwalu Opolskiego. Powiem szczerze, że zwykle mamy wakacje wolne i tak właśnie we wrześniu przystępujemy wraz z ramówką jesienną do myślenia o tym, co by tu zaproponować widzom w przyszłym roku. Natomiast pewnie ze względu na ten jubileusz te prace rozpoczną się wcześniej. Myślę, że już w tej chwili w kuluarach gdzieś reżyserzy, dyrektor i wszyscy, którzy gdzieś pracują przy tym festiwalu, mają takie poczucie, że ten następny festiwal musi być absolutnie wyjątkowy. Artyści mówią, że to jest magiczna scena dla Pani. Jest magiczna. Moje pierwsze pole... Mimo tak dobrego, dużego obycia z telewizją, z kamerami,
Zresztą nawet na co dzień pani pracuje z technikami. Ale to jest zupełnie co innego, tak? W studiu telewizyjnym nie mamy publiczności. Robimy wiele programów, kilka w ciągu tygodnia z reguły, ale jest to jednak inny charakter pracy. Jest mniej stresu. Ja pamiętam swój pierwszy festiwal, to było w 96 roku. Ja byłam jeszcze wtedy dosyć młodą, niedoświadczoną dziennikarką i prezenterką. I myślę, że dzisiaj po tylu latach pracy to był mój największy w życiu stres, jaki przeżyłam. Właśnie wtedy, kiedy stawiałam pierwsze kroki, kiedy rozpoczynałam koncert i trzeba było zejść po schodach. I dopiero schodząc po schodach mówić. A ja byłam tak zdenerwowana i tak zestresowana, że naprawdę miałam wrażenie, że drży mi głos i że wszyscy to słyszą. Potem okazało się, że nie było aż tak źle, ale dzisiaj patrząc na to, co wtedy, jak to wyglądało, no to rzeczywiście z przymrużeniem oka już na to patrzę i z dystansem. Artystki i artyści też tak mówią, więc to chyba jest taki stymulujący stres. Na pewno motywujący i stymulujący, ale też świadomość. Pamiętajcie, że w latach 90. wtedy w owym 96 roku nie było konkurencji. Właściwie ona dopiero raczkowała. Festiwal w Opolu oglądała cała Polska. Po zakończeniu festiwalu wszyscy o tym mówili i dyskutowali. Dzisiaj nam się ta rzeczywistość troszkę zmieniła. Natomiast wtedy naprawdę miałam takie poczucie, że wszyscy w tym kraju oglądają to, co ja mówię, jak wyglądam i jak robię. Rzeczywistość oczywiście się zmieniła, ale mam wrażenie, że dla wielu osób wciąż jeszcze Festiwal Opolski jest swego rodzaju ikoną, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne. Absolutnie, świetnie. Myślę, że to jest taki jeden festiwal w roku, który łączy pokolenia, ponieważ artyści, zależnie od właśnie pokolenia, mają swoją widownię. Młodszego pokolenia mają młodszą widownię, która zwykle spotyka się na koncertach. Z tymi starszymi artystami też różnie bywa. Tutaj wszyscy darzą się ogromnym szacunkiem, występują na jednej scenie wspólnie i myślę, że dlatego to też jest niepowtarzalny festiwal. Często pojawiają się też takie duety młodych artystów właśnie z tymi, którzy bardziej są doświadczonymi. Tak, i tak jak w tym roku na przykład przypominamy twórczość Andrzeja Korzyńskiego, nieodżałowanego, znakomitego kompozytora na koncertach. To też zawsze jest okazja do tego. W ubiegłym roku miałam wielką przyjemność poprowadzić koncert upamiętniający twórczość Krzysztofa Krawczyka, więc to też jest takie miejsce, gdzie wspominamy i gdzie oddajemy hołd i szacunek tym największym. A za chwilkę rozpocznie się koncert z okazji 70-lecia telewizji. Nie sposób było pokazać w dwóch godzinach tego dorobku muzycznego. Ja powiem szczerze, nawet, że to ogromne wyzwanie, jakie mu próbuję. Zobaczycie, widzowie zobaczą, jak temu wyzwaniu podołał Konrad Smuga, reżyser, znakomity reżyser telewizyjny zresztą. Wielokrotnie robiący tutaj też koncerty Tak, festiwalowe. Oczywiście, tak. Konrad właściwie co roku jest od kilku lat obecny na festiwalu w Opolu, ale sam przyznał, że podjął się tego zadania, a potem jak musiał podejmować decyzję, co wybrać, to miał gigantyczne dylematy i ten wybór był ogromnie trudny, ale myślę, że to będzie świetny koncert, wspaniały. W tym roku także obchodzimy 70-lecie powstania rozgłośni opolskiej. Brawo, gratulacje. I gdybyśmy chcieli wszystko z archiwum puścić, to zabrakłoby kolejnych 70 lat. Więc zdajecie sobie doskonale sprawę, jakie to wyzwanie. Także nawzajem, wszystkiego dobrego z okazji 70-tki naszych instytucji i co, zapraszamy, żeby oglądać i słuchać tego festiwalu. Zapraszamy na koncert, życzę wielu wspaniałych emocji i wrażeń muzycznych. Będzie cudownie, jestem o tym przekonana. A zapraszała Agata Konarska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Walowe.